i dzisiaj zrobimy wielki test czekolad Mr. Beasta. Spójrzcie na to, na czekoladzie jest napisane dziel się, share. Jest ich sporo. Ja tu widzę dużo czekolady. Tak, do zgarnięcia jest Tesla, jakieś skutery wodne, udział w odcinku u Mr. Beasta oraz wiele różnych innych mniejszych nagród. Chyba każdy z was czekał na ten film. W dzisiejszym odcinku setka moich widzów poleci na Tilted Towers i zawalczą o fałdolce. Budowanie oczywiście jest wyłączone i wygrywa tylko jeden. Teraz każdy, kto lubi miejscówkę Tilted Towers i bardzo z nią tęsknił, zostawia łapeczkę w górę. Jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał z dzwoneczkiem. No i pamiętajcie, żeby nie zapomnieć o wpisywaniu kodzików ARL, jeżeli robicie jakieś zakupy. Was nic nie kosztuje, mi naprawdę sporo pomaga. Dziękuję każdemu za wsparcie, a teraz zaczynamy. Lecimy, moi drodzy, z kolejnym customem na 100 osób. 100 osób na wykrzywione wieże. Osoby mogą lecieć tylko i wyłącznie w obszar, który nie jest zaznaczony na czerwono. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy z zabawę. Zeppelin wchodzi w grę, więc można z niego też brać lucik. Lądujemy. Komuś otworzę skrzynkę. Wow, akurat złota broń wypadła. Więc polecam polecieć sobie na górę. No i się zaczyna zadyma. Tutaj będzie ciekawie na pewno. Mamy pana Apple, który leci na glutku. I chyba jest troszeczkę spóźniony ten lot, bo wątpię, żeby znalazł sobie jakąś teraz broń. Chyba się wywróci za zero. O nie, tu z dwóch kolejnych. Czemu oni tej skrzynki nie otwierają? O co tu chodzi? Albo są jakieś lagi, albo... Granat impulsowy. Udało mu się jeszcze uciec. O, to nieźle. Czy będzie walczył? Schował się do śmietnika. Dobra, więc w takim razie lecimy dalej. I zobaczymy, jak sobie poradzi szef Balo. Szef Balo ma dojazd. Jest bitka z banankiem zamrożonym. Ale ma bardzo fajny lucik. Widzę, że tutaj nieźle sobie skroił skrzyneczek na początku. Bo ma nie dość, że kewiki, to jeszcze apteczkę i bandaż. Kozak. Okej, okay, tu jest zwara jakaś. No i niestety nie zdążył przeładować i go wyjaśnił. Masz wklęsłego 69XD. A tutaj to chyba ziomek z innego customa. Albo po prostu taki sam skin. A dobrze wiemy, że teraz te narciary to są dosyć stare skiny i rzadkie. Mamy kolejnego ziomka dalej w śmietniku. No i jest czołg. Jest też na Tilted Tower czołgiem. No i tutaj może zrobić niezłą borutę. Co on chce zrobić z tymi granatami? Przecież chyba takie granaty czołgu nie wywracają. Nie wiem, ale będę musiał chyba spróbować to sam. Czy faktycznie tak to działa? Przeskoczymy na inną kamerkę. Mamy gościa na działku, który się nie rusza i nie zdradza swojej pozycji. Tak? Jakiś 200 IQ zagrywka tutaj jest. A, bo można się schować w działku. Ej, nie znałem tego triku. Ktoś do niego wali z góry. Działko ma też swoje życie. Tak, też ma swoje życie. Tutaj w śmietniku ktoś jest, a on tego nie wie. Nie, nie ma nikogo. A myślałem, że ktoś tutaj też jest, że we dwóch się schowali do śmietnika. Jest dojazd samochodzikiem. Podnosi pompę kewika. Lutuje, lutuje. Chyba się spóźnił z przylotem na miejscówkę. Chciałbym mieć powa z gościa z czołgu. Pan Jabłuszko dalej sobie dobrze radzi, ale niestety pan Jabłuszko jest w ciężkiej sytuacji, nie mając żadnego leczenia i chyba ktoś jeszcze do niego przychodzi. Dobra, przełączmy dalej kamerę. Mamy gościa z pałką. No i tutaj mamy ziomka. Chyba zobaczył tą 50-kę naprzeciwko. Oj, jeszcze wpadł do dziury. To może się źle skończyć dla niego. Po co on wsiadł do samochodu? Uleczyć się chyba, czy nie? A nie, po prostu udaje, że go nie ma. Okej, gra nam się troszeczkę uspokoiła. Patrz, on go nie widzi, co jest? Nie ma żadnej broni? O co tu chodziło? Dlaczego? Pazdan, Fortnite, dlaczego ty tam go nie atakowałeś z tego auga? Pazdan ewidentnie szuka leczenia jakiegoś na late game, ale chyba mu się to nie uda. O, jest jakaś akcja. No niestety, ładnie go zesprayował. Poczeka teraz z pewnością, żeby... Oj, nie złapał się tego murku. Poczeka sobie z pewnością, żeby mu się odrodziła tarcza. Bo bez tarczy będzie ciężko. Czy ja słyszę? Myślałem, że to jedzie czołg. To pojechał samochód. No i właśnie, że on go nie widział w sumie. No tak poczekał na schodach, ale ładnie go tutaj porobił. Ma szarego drum pompa. Czy jak to się tam nazywa ta broń? Szybka pompka. Tutaj gościu ma dosyć spokojną miejscówkę przy panu Pomidorku. Tam u pana Pomidorka też jest ulepszona skrzynka, z której zawsze fajny leci lucik. Z pewnością ten ziomek, jeżeli przyleciał tu od razu na początku gry, no to ma PM-a z tej niebieskiej skrzynki ulepszonej. No musi niestety walczyć, bo ma bardzo mało tego życia. Co tam u pana ściany? Pan ściana ma dwie pompy i trzy nejdy. I apteczkę. No nie za ciekawie tutaj jest. Ciekawe, czy ktoś jest u góry na Zeppelinie. Sprawdźmy, jak wygląda strefka. Okej, strefa jest cały czas w grze.
Znaczy, miejscówka jest cały czas w strefie, o to mi chodziło. Ale go pięknie porobił. Chłop chyba się tego nie spodziewał, że spadnie mu na głowę i skroi jego lucik. Dobra, z przodu jest jakaś akcja. Nejdy wybuchają, ale nikt nie pada. Doktor Sloan. 22 graczy w grze i nie mogę zmienić na nikogo innego, tylko mogę podglądać tą Doktor Sloan, która nie ma w ogóle amunicji w pompie. Oj, 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 tutaj może być ciężka sytuacja dla tego ziomeczka. Dobra, jakieś ammo zdobył do Pema. Patrz, siedzi chłop, on go nie widzi, o co tu chodzi? Czemu go nie atakujesz? Albo to są kumple, albo o co tu chodzi? Jeszcze mu wybuch przed nosem, myślałem, że stracił przez to Kewa. O co tu chodziło? Zaczyna się. Dojdzie tutaj do Zwary. To jest ten sam chłop z tej armaty. Nie no, on jeszcze go porobi. Dawaj go z pompy, pompa, pompa, pompa. Przecież... A, nie ma ammo w pompie, przepraszam. To był też jakiś ziomek, który nie ma kompletnie niczego. Spóźnił się z przylotem na miejscówkę i nie zdążył mi zlutować. Przykro mi. No i dobra, tutaj jeżeli dojdzie do zwarcia w tym miejscu, no to ta Dr. Sloan ma bardzo małe szanse, żeby wygrać tutaj jakąś zwarę, bo nie ma ani ammo do pompy, ani do PM-a za dużo. 18 tylko. Oj, 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 jest, jest, jest. Jest za dyma, nic nie trafia. Raz, dwa, trzy, PM. Czy mu się skończyło? Amo, nie. Ja dziękuję, wystrzelał się do końca, ale udało mu się przeżyć. Czy Doktor Sloan przeżyje? I tak pokonała wielu. Czy pokonał wielu? Dobra. Mini Kubiks. Dalej stoi u pana pomidorka. Czy możemy zmienić pow? Oczywiście, że możemy zmienić pow. Tu jest jakaś ostra klepa. Ma 11 HP. Czy uda mu się wyleczyć? Jedź tą siorborybkę. 7. Oni się teamują, czy mi się wydaje? Nie, jednak się nie teamowali. Zaczęło się coś w końcu dziać, bo przez chwilę była nuda, tak powiem szczerze. Przypominam, nie wychodzimy z Tilted Towers, walczymy do końca. Kto ma ammo, raczej kto ma leczenie i amunicję i bronię, no to wygrywa, wiadomo. Tutaj chłopak chodzi, chwali się mięskiem. Chyba bardziej pójdzie w eko, tak. Wziął sobie tylko pompkę i PM-ika. Też bym tak zrobił, nie powiem, że nie. Kewy w sumie są zbędne już w tym sytuacji. Teraz wystarczy tylko przeżyć jak najdłużej. I da się wygrać. 1000 fałdolców. Oj, 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 oj. Tutaj ładny spray dostał Flex. FX EK. Zwycięzca pierwszego customu na 100 osób. Bez budowania. Na Daily Beagle. Zobaczymy, czy tym razem też obroni swój tytuł. Czy odda złotą koszulkę lidera. Okej, okay, podjeżdża go. Ależ to pięknie zrobił. Jeszcze dzięki temu zgarnął mgiełkę. Obija, obija. Tutaj chłopaki ostro walczą. Tutaj nie ma żartów. Czy on się nie boi, że mu na głowę zaskoczy? Sprawdźmy dalej, co się dzieje i gdzie znajduje się kolejna osoba. Buduje 1, 2, 3, niszczy sobie ściany, szuka jakiegoś leczenia, ale to chyba będzie na nic. Jak kogoś nie pokona i to szybko, no to zginie, bo strefa bije już po 2. Oj, 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 oj. Więcej bije niż po 2. Strefa bije po 4. Ostatnie HP 6, 5, 4. No niestety, szkoda, nie udało ci się znaleźć żadnego leczenia. Anonimowy 5, 3, 5, 3. Tutaj się widać cieszy. Ma jeszcze mgiełkę w zanadrzu. Ale chyba, moi drodzy, tutaj mamy zwycięzcę. Chyba mamy zwycięzcę. 3 osoby zostały w grze. No za chwileczkę zobaczymy, jak to nam się wyjaśni. Mgiełka, pamiętaj, że też się kończy. Na twoim miejscu już bym zaczął czegoś kumplu szukać. Dokładnie tak. Są bandaże, więc na pewno to troszeczkę wydłuży mu leczenie. Oj, jeszcze dosyć dużo ich trafił. Nieźle. Zobaczmy dalej, co się dzieje. Granat impulsowy. Czy tu będzie jakiś dojazd? Czy coś się będzie tutaj działo? Tak, jest Zwara, uwaga, kto to wygra? Wskoczył na dach, ale on to robi. Wow! Tutaj, no, mnie zaskoczył Flex. Zagrał to 200 IQ. Została jedna osoba. Niestety nie wiem, gdzie ona jest, więc pan Flex, bo ja go tak nazywam, może być nawet pan Klex, albo znajdzie ziomeczka, albo po prostu wygra to na strefę. Jeszcze jedna przed nim apteczka, więc chyba tą mgiełkę zużyję do końca i weźmie sobie aptekę. Tak, też bym tak zrobił. Od razu odpalił aptekę, bo wie, że no... Strefa bije coraz mocniej, więc trzeba coraz szybciej się leczyć. Okej. Okay. Tam jeszcze jest jabłuszko. Czy to jabłuszko będzie brał? Chyba nie. Odpalił kolejną apteczkę. Dobra, czekamy. Zobaczymy, jak to się wyjaśni. O! Mamy kolejnego ziomka. Big Michałek. Teraz będę tak troszeczkę bardziej przemieniał kamerę, bo Flex może ogląda streamkę i będzie chciał tutaj go podjechać. Więc będę przełączał raz tego, żeby dokładnie nie wiedzieli, gdzie są. Żeby komuś nie dać przewagi. Wow! Mamy zwycięzcę! Dobrze mówię? Tak, mamy zwycięzcę! Big Michałek wygrał z Flexem, ponieważ tamten za wolno się leczył i niestety zginął. Brawo! Brawo, Big Michałek, zwycięzca trzeciego customa!